Edwardzie, drodzy kapłani, drogie siostry zakonne. W czasie, gdy w wielu miejscach na świecie podejmuje się krytykę Kościoła, poszukując w nim grzechów, zapominając i pomijając przy tym nieocenione dobro, jakie wnosi on w życie całych narodów, my podejmujemy drogę troski o przyszłość Kościoła, który potrzebuje kapłana. Dlatego zwracamy naszą uwagę na ważną sprawę, jaką jest dbałość o powołania tak do kapłaństwa, jak i życia zakonnego. Święty Jan Paweł II pisał w jednym ze swych dokumentów: lud Boży raduje się powołaniem kapłańskim swych synów. W powołaniu tym znajduje potwierdzenie swojej własnej żywotności w Duchu Świętym, potwierdzenie tego królewskiego kapłaństwa, poprzez które Chrystus, arcykapłan dóbr przyszłych, jest obecny w ludzkich pokoleniach i chrześcijańskich wspólnotach. On również z ludzi wzięty, Syn Człowieczy, Syn Maryi. Można więc powiedzieć, że o stopniu rozwoju lokalnej wspólnoty parafialnej stanowi liczba i jakość powołań kapłańskich. Dlatego też każdy z nas odpowiedzialny jest za nowe, gorliwe powołania do stanu duchownego. Wspomniany święty Jan Paweł II pisał przed laty: obowiązek budzenia powołań kapłańskich odnosi się także do każdego powołania konsekrowanego, ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie. W kontekście wezwania Chrystusa proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, musimy zapytać, co oznacza dla nas odpowiedzialność za powołania kapłańskie i zakonne. Po pierwsze, chodzi o praktykę codziennej modlitwy i intencji kapłanów osób konsekrowanych. Każdy kapłan liczy na wsparcie modlitewne, którego udzielają mu chociażby jego parafianie. Każdy ksiądz czeka i liczy na tę swoistą opiekę. Nie można zapominać, że każdy kapłan wzięty jest z ludzi i posłany do nich. Stąd też więź modlitewna pomiędzy duszpasterzem a wiernymi jest fundamentem budowania wspólnoty religijnej. Nie można jednak odpowiedzialności za powołania kapłańskie sprowadzić do modlitwy. Jakże ważne w obecnych czasach staje się utworzenie atmosfery sprzyjającej budzeniu nowych powołań do życia konsekrowanego i kapłaństwa. Ta atmosfera powinna najpierw dotyczyć jakości rozmów w rodzinie. Szacunek i solidarność z powołanymi wyraża się między innymi w dementowaniu plotek dotyczących kościoła hierarchicznego, jak i w trosce o religijne wychowanie dzieci. Rodzice, którzy narzekają na księży, przypisując im często deligowane grzechy, zniechęcają dzieci i młodzież do Kościoła. W takim klimacie trudno odnaleźć pragnienie wyłącznej służby Bogu i człowiekowi. Gdzie nie ma szacunku dla kapłaństwa, ziarno powołania nie wyda owocu. Dlatego trzeba nam zwrócić uwagę naszym rodzinom na ich myślenie i rozmowy dotyczące proboszcza, siostry czy wikarego, czy brata. Niech zatem rok duszpasterski, który rozpoczynamy, pobudzi nas do częstej modlitwy w tej intencji. Nasze krótkie westchnienie do Boga może wzbudzić u któregoś z młodych ludzi pragnienie zostania księdzem lub siostrą zakonną. Poczujmy się odpowiedzialni za powołania. Moi drodzy, powołanie to, można powiedzieć, pobożne słowo, którego znaczenie w języku kościelnym
najłatwiej sprowadzić do wezwania i podjęcia służby Bożej przez niektórych wybranych chrześcijan. Dlatego wraz z Wami pragnę zatrzymać się nad ważnym na drodze powołania młodego człowieka świadectwie nas już powołanych. Szlachetność, ofiarność i godliwość naszej posługi dodaje bowiem odwagi i staje się zachętą, aby pozytywnie odpowiedzieć na głos Boga, który mówi do wybranych: pójdź sam. Święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić w przyszłym roku, w książce poświęconej jego drodze powołania zatytułowanej Dar i tajemnica pisał: historia mojego powołania kapłańskiego. Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Te natchnione słowa muszą przejąć głębokim drżeniem każdą kapłańską duszę. Uświadamiając sobie naszą ogromną rolę w budzeniu powołań, przypatrzmy się naszemu powołaniu, które nie dotyczy jedynie księży, zakonników i sióstr zakonu. Święty Paweł pisze o tym do Koryntian, a poprzez nich do każdego członka Kościoła, bo wszyscy przez dar Chrztu Świętego są wezwani, powołani, poświęceni, konsekrowani do życia w Bogu, w Jego łasce przez Jezusa Chrystusa. Godność i piękno chrześcijańskiego powołania i także człowieczego nie pochodzi od nas, nie jest naszą zasługą. Niech zatem Twoja i moja powołana przez Boga dusza pozostawi świadectwo, które nie zamknie pragnienia młodych ludzi, lecz umocni je i zachęci, aby podjąć drogę powołania, aby tak jak ja i Ty, służyć Bogu pośród ludzi jako znak Chrystusa Wodza, Chrystusa Króla i Chrystusa Władcy, którego drogą jest miłość nie tylko głoszona słowem, ale przede wszystkim naszym życiem.